czy mniej nadużywamy słowa przyjaźń w stosunku do relacji z naszymi byłymi mężczyznami, bo może to są po prostu dobre relacje, dobre stosunki, a nie przyjaźń. No przyjaźń jest niemożliwa moim zdaniem. Znaczy mi się wydaje, że jakby była przyjaźń, to by też można było z taką osobą zostać. No to po co się rozwodzić, jak się z kimś przyjaźnimy? Seks, wiadomo, kończy się po 2 latach, więc potem już by się można było kolegować. Ja myślę, że jeżeli mówimy o bardzo dobrych stosunkach, to tylko wtedy, kiedy jest dziecko. To znaczy nie ma żadnego powodu, żeby jakiegoś mężczyznę, od którego odeszłyśmy, bo tak zakładam, znaczy nie zakładam, że ktoś od nas odchodzi, nie, od żeby nas jakiegoś nie faceta, od którego odeszłyśmy, nagle darzyć jakąś szczególną sympatią i wlec go przez życie przywiązanego do rydwanu, wlecze się na sznurku za mną jakiś gość. Ja tego nie chcę. Natomiast i doskonale rozumiem te następne żony, które wzięły sobie na barki to, co my wiemy, co sobie wzięły, czyli te pudło pełne byle czego. Ale rzeczywiście, pani Kaniu, bardzo piękne spostrzeżenie, że inaczej jest, kiedy jest dziecko. Bo te relacje gdzieś tam... Tak, ale one też według mnie powinny być fajne na tyle, że powinno się po nie przyjaźnie przyjeżdżać, wypijać herbatę, zabierać dziecko i odstawiać, czy ewentualnie pogadać. Natomiast... Nigdy nie byłam, nie miałam takiej sytuacji, żeby mój mąż bieżący, bo miałam ich wielu, czterech na papierze, jestem waszym ekspertem i dostanę Nobla z mężów. Natomiast sprawa jest taka, że po prostu ja widzę, że te kobiety, które wyszły za moich mężów, ożeniły się... Wyszły za mąż za moich mężów. Mają pewien kłopot z tym, że oni mnie lubią. Mają pewien kłopot, bo dobrze, mój mąż czwarty na przyjęciu opowiadał mi w Nowym Jorku, mówi tak, to były czasy z Hanią, a obok siedziała żona. Także, bo akurat się opowiadał o jakichś bankietach tutaj w latach 90. Ale z Hanią to naprawdę były czasy. I teraz siedzi bieżąca żona, która mu pierze skarpety i słyszy, że z Hanią to było tak. No nic dziwnego, że ona mnie nienawidzi, no. Aczkolwiek ja jej nie znam nawet osobiście. Natomiast myślę, że bez przesady z tymi dobrymi stosunkami. Ja na przykład uwielbiam wszystkich moich mężów. Lubię ich bardzo, nawet żony lubię i dzieci lubię, natomiast bez przesady, nie ładować się, znaczy nie ładować się w życie tego eksmęża, dać mu święty spokój. No ale jak są dzieci, tak jak mówi Beata, to jednak takie podejście. Ale rzeczywiście, pani Hania ma rację, że to jest taka relacja, no ja sama, pani Hania nie ma dzieci, ja mam akurat i też rozstaliśmy się przecież fajnie i dobrze i rzeczywiście to są stosunki, czy takie przyjazne, bardzo miłe, bardzo takie, ale rzeczywiście jest coś takiego, że niekoniecznie chce się, no bo człowiek by nie odchodził, gdyby chciał się przyjaźnić. To mi się wydaje, że to zależy od jednej najważniejszej rzeczy. Otóż czy my jesteśmy po rozstaniu szczęśliwe? Jeżeli życie nam się układa, to jesteśmy wtedy wyrozumiałe dla tego eks-męża. Jeżeli nam się nie układa, to uważamy, że to jest jego wina. I czujemy się, tak, i czujemy się zrujnowane przez niego. My zrzucamy na niego winę bardzo często i niesłusznie, bo niektóre małżeństwa się po prostu kończą bez winy, no się wypalą, zjedzą i do widzenia. Kasia, ale znasz taki przypadek, że ludzie siadają i mówią, no nie kochamy się już, tak? Miałem taki rozwód, tak. No, Boże, genialnie. Siedzimy sobie z Bronisławem. Ja oglądamy sobie wideo 9 tego dnia, ponieważ już nie, w tym małżeństwie było tylko wypożyczalnia była. Cicho. I ja mówię, Bronisławie, a jakbyśmy się tak rozwiedli? A on mówi tak, a dlaczego? Ja mówię, że mi się wydaje, tak, i tak się rozwiedziemy. Teraz świetnie nam się ogląda te filmy, będziemy je dalej oglądali, ale już nie dotrwamy momentu, kiedy będzie nieprzyjemnie. I ten rozwód będzie przyjemny. No i on mówi, no jak chcesz, mówisz, no nic się chyba nie zmieni, a nic się nie zmieni. No i poszliśmy do sądu bez adwokata, tylkośmy wypełnili taki papier. Powiedzieliśmy sądowi, że mamy różnicę w poglądach na to, że ja chcę mieć dziecko, a Bronisław nie chce. Co oczywiście nie było aż taką chyba prawdą, ponieważ mnie nie nam chyba było odwrotnie. W każdym bądź razie chodziło o to, żeby natychmiast dostać ten rozwód, bo byliśmy jeszcze wtedy młodymi osobami w miarę. I dostaliśmy rozwód.
I było dalej tak, jak właśnie przedtem? I dalej oglądaliśmy wideo. Ale kiedy, się zrobił między nami jakiś tam konflikt marny, rozwód już był. Czyli wiesz, tylko Hania, po prostu... Powtórzy czynią mistrza. Ja myślę, że jeżeli po raz któryś tam się rozwodzimy, to nam idzie po prostu jak po maśle. Najgorzej ten pierwszy rozwód. Też fajny. Też fajny? Też fajny. Moja babcia mówiła, że wiemy, za kogo wychodzimy przy rozwodzie. No to dopiero wtedy to się przekonujemy. To prawda, że przy rozstaniu poznaje się klasę facet. Strasznie mi się jakoś udało. Ale to się przecież czuje, że taka osoba może być kłopotliwa na koniec, prawda? Mhm. Ale tego końca nie przewidujemy wtedy, kiedy się wiążemy. Naprawdę? Ale pani Haniu, ale sekundkę, dziewczyny, ale co, bo zwykle jest tak, to są cudowne opowieści, ale zwykle jest tak, że zawsze zostaje ktoś, kto bardziej kocha. Ktoś to odchodzi. No i to ktoś, kto jest porzucany. Na ogół kobiety, które zgrzytają ząbkami i udają przez kulturę. Nie? Na przykład nieprawda. Tu wiem, że jest mąż, który zgrzyta, a kobieta nie zgrzyta. Nie. No, zdarzają się wypadki, ale ja mówię statystycznie rzecz biorąc. Że odchodzą mężczyźni? Nie, niekoniecznie nie. Odchodzą. Rozwód jest na ogół z dwóch stron. Tylko, że mężczyzna szybciej urządza się na nowo i szybciej się otrząsa z tego wszystkiego. No bo tam siedzą z wędkami koleżanki, które zarzucają mieszkanie z tym, z płaceniem alimentów. Właśnie teraz napisałam taki tekst Mężczyzna Blusza, pamiętam do tego pisma, gdzie po prostu ja znam wiele kobiet, do których po prostu wyrzucony przez żonę mąż, flejtuch, paskuda, brzuchacz. Od razu koleżanka go bierze do domu z rzeczami, z tymi skarpetami, z tym na przykład hobby budowa samolotów w małym pokoju. No bo nie ma facetów. I go hoduje, bo nie ma facetów, bo ciągle kobiety nie wiedzą tego, że naprawdę nie ma takiej konieczności, żeby był ten facet.